upragnione lato wreszcie przyszło, ale pasażerowie miejskiej komunikacji w upalne dni chętnie jeździliby autobusami z klimatyzacją. Ze Starego Taboru tylko jeden autobus ma ten system na pokładzie, ale w PGK stoi kilkanaście nowych pojazdów z klimą. Czemu nie ma ich na miejskich trasach? Prezes miejskiej spółki rozkłada ręce. Wciąż nie jest gotowa stacja CNG, w której nowo zakupione autobusy mogłyby tankować gaz. Oczekiwanie na wprowadzenie autobusów gazowych, generalnie pojazdów gazowych do użytkowania rzeczywiście się trochę przeciąga. Na ten problem składają się tak naprawdę dwa aspekty. Pierwszy to stacja tankowania, którą mamy tutaj po prawej stronie, którą można obejrzeć, a druga kwestia to zasilenie tej stacji w gaz. Jeśli chodzi o samą budowę tej stacji, no to ona na dzień dzisiejszy nie jest ciągle ukończona. Buduje je konsorcjum, którego liderem jest duży państwowy podmiot PGNiG. I myślę, że to jest już nieodległa perspektywa, kiedy ona rzeczywiście powstanie. Natomiast nie może ona funkcjonować bez zasilenia w gaz. Natomiast jeśli chodzi o sam gazociąg, to on jest praktycznie ukończony, jest wykonany. Poza krótkim odcinkiem, to jest przejściem pod torami PKP. Okazuje się, że spółka budująca sieć zasilającą w gaz niemal ukończoną stację ładowania wciąż zmaga się z procedurami administracyjnymi i przez to nie może ukończyć inwestycji. W efekcie nowe autobusy stoją i czekają na paliwo. Polska spółka gazownicza musi uzyskać decyzję administracyjną wojewody, a wojewoda, żeby ją wydać, musi uzyskać stanowisko ministerstwa. I niestety w ministerstwie ta sprawa utknęła już, tak jak mówię, od kilku miesięcy. I mimo, że jest to odcinek, który fizycznie można wykonać w kilka dni, to od kilku miesięcy stoimy w tym samym miejscu. Suwalska spółka nie ma wyjścia. Musi czekać, choć nie bezczynnie. My ciągle wykonujemy telefony i ciągle uzyskujemy odpowiedź, że to jest kwestia kilku najbliższych dni. I tyle jedynie mogę też przekazać pani redaktor, że z naszych wiadomości wynika, że w ciągu najbliższych kilku dni z ministerstwa powinno to stanowisko wyjść, a wojewoda już w krótkim okresie wyda. Czy tak rzeczywiście będzie? My tą samą odpowiedź słyszymy tutaj, wiesz, od wielu tygodni, także trudno mi tutaj ponosić odpowiedzialność, nie jestem w stanie udzielić jakiejś wiarygodnej odpowiedzi. Stacja miała być gotowa w połowie marca, za chwilę będzie połowa czerwca. 3 miesiące po ślizgu może niepokoić, szczególnie, że autobusy nie powinny tak długo stać i czekać na normalną eksploatację. Prezes PGK stara się ratować sytuację, wypuszczając co jakiś czas któryś z nowych pojazdów na suwalskie ulice. Ma taką możliwość, bo auta trafiły do Suwałk z pełnymi zbiornikami, ale i te mikrozapasy niebawem się skończą. Na placu mamy aktualnie 15 autobusów, przy czym na przełomie czerwca i lipca powinny przyjść kolejne 4 autobusy, czyli wszystkiego razem będziemy mieli 19 nowych autobusów gazowych z napędem na sprężony gaz ziemny. To są autobusy, które latem by na pewno pasażerom się bardzo przydały, ponieważ są one już klimatyzowane, jest to zupełnie inny standard jakby przewozu osób niż oferujemy na dzień dzisiejszy autobusami, które mają te najmłodsze 11-12 lat.